Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed meczem 28. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, gdzie Puszcza Niepołomice już jutro zmierzy się z Lechem Poznań. Z nami jest trener Żubrów, pan Tomasz Tuła. Dzień dobry, trener. Dzień dobry. I proszę o komentarz dotyczący tego jutrzejszego spotkania. Tak jak mówiłem wcześniej, przed nami faza rozgrywek, bardzo ważna, bardzo ważny moment, myślę, że decydujące spotkania, każde kolejne, a najważniejsze to najbliższe. Rywalem Lech Poznań, marka sama w sobie, bardzo groźny rywal, który walczy o swoje cele, my o swoje. Zespół rywala będzie zdecydowanym faworytem, ale to nie znaczy, że my nie będziemy chcieli się tutaj przeciwstawić, czy też powalczyć o swoje. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, rozgrywki weszły w taki moment, w którym każdy mecz może decydować, czy decyduje o tym, jak na koniec to będzie wyglądać, a naszym celem jest jasny. Jest jasny i wyrazisty, więc każdy mecz, czy zdobyty punkt będzie przybliżał nas do tego, a na niczym innym się tak nie skupiamy, jak na właśnie na tym aspekcie. Trenerze, dziennikarze zadali pytanie i Łukasz Kołtuniak pyta. Dzień dobry, panie trenerze. Lech w tej rundzie często gra w niskiej obronie. Czy zakłada pan, że tym razem rywal się otworzy i zaatakuje? Lech ma bardzo dużo rozwiązań, jeżeli chodzi o grę i kiedy posiada piłkę, kiedy jej nie posiada i staramy się być jak najlepiej przygotowani do tego spotkania. Też analizując nasz ostatni pojedynek na Lechu, gdzie to Lech był gospodarzem i też wyciągnęliśmy pewne wnioski, pokazując zespołowi pewne elementy. Mam nadzieję, że będziemy potrafić wdrożyć takie środki, które utrudnią Lechowi czy uwypuklanie ich mocnych stron, a my pokażemy, że jesteśmy w stanie te fragmenty meczu, których możemy rozstrzygnąć, czy pomóc sobie w zdobyciu punktów. Będziemy cierpliwi i konsekwentni w tym, żeby do tego dążyć, a co za tym idzie też i skuteczni w działaniach. Stanisław Stróżewski. Dzień dobry, panie trenerze. W pierwszym meczu w tym sezonie z Lechem Puszcza przegrała 4-1. Między innymi po golu Isaka, który wrócił po długiej nieobecności do gry w Kolejorzu. Czy obrońcy są specjalnie przygotowani taktycznie na szwedzkiego napastnika, który w ostatnim meczu z Pogonią zapewnił Lechowi zwycięstwo? Myślę, że trochę wcześniej udzieliłem już odpowiedzi na jakąś część tego pytania. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w Lechu dochodzą zawodnicy, którzy mieli kłopoty zdrowotne i to postacie, które mają duży wpływ na grę Lecha. Ale dzisiaj, gdybyśmy chcieli grać w ten sposób, żeby skupiać się tylko na jednym zawodniku, to musielibyśmy chyba zagrać w ogóle w grze defensywnej w 1-1. Więc myślę, że nie o to chodzi dzisiaj w naszym pomyśle na grę, a bardziej o tym, żeby działać bardziej zespołowo, a co za tym idzie ograniczyć też aktywność czy jakość tych zawodników kluczowych. Wiemy, jak trudny dla nas to będzie mecz. Wiemy, że my musimy zagrać na najwyższym naszym poziomie i na tym się skupiamy. Temu poświęciliśmy cały tydzień pracy. Wierzę mocno w swoich zawodników. Tak jak w Lechu wracają zawodnicy do zdrowia, tak ja bardzo liczę na to, że w niedalekiej przyszłości Artur Siemaszko i Mateusz Cholewiak do nas dołączą, czy Rok Kidrich, no ale to jest poza moją jakby tutaj już decyzyjnością. Najważniejsze jest zdrowie zawodników. Czekamy cierpliwie, bo wiemy, że trochę te absencje nas tutaj blokują, szczególnie w działaniach ofensywnych, ale bardzo mocno liczę na tych zawodników, którzy są zdrowi.
że pokażą charakter i też swoje umiejętności, aby przeciwstawić się drużynie takiemu, jaką jest Lechia Poznań. Jakie są pańskie refleksje na temat dotychczasowego sezonu? Które kwestie trzeba szczególnie poprawić? Refleksja to jest takie słowo, które powoduje, że osoba się zatrzymuje na chwilę i skupia na głębszej analizie, ale myślę, że chodzi tutaj o bardziej, mniej skomplikowaną formę, więc bardzo się cieszymy, że jesteśmy w Ekstraklasie. To jest jedna najważniejsza refleksja i myślę, że oddaję tu opinię całego środowiska Niepołomic, kibiców, działaczy, osób pracujących w klubie, samych piłkarzy i sztabu, i to jest nieprawdopodobne wydarzenie i trzeba o tym pamiętać, przy czym my się kompletnie tym nie zadowalamy wewnętrznie. Próbujemy czerpać z tego jak najwięcej, ale w sporcie chodzi o to, żeby każdego kolejnego dnia chcieć stawać się lepszym i realizować cele, to już często o tym mówię, czy stawać na wysokości zadania. Na pewno brakuje nam doświadczenia i w wielu meczach zdobywamy to doświadczenie z kolejki na kolejkę. Są momenty, w których umiemy z tego korzystać, a są momenty, w których no niestety brakuje nam, żeby przechylić mecz na swoją korzyść, żeby zapunktować kompletem punktów. Kilka spotkań przegraliśmy w ostatnich sekundach meczu. Nie potrafiliśmy wygrać meczu, który prowadziliśmy i tu było tego dużo, dużo więcej. Dlatego tak bardzo zależy mi na tym, aby utrzymać się w tej ekstraklasie, sprawić sobie ogromną radość. No niestety malkontentom też pokazać, że taki nieduży klub czy mały ośrodek, jakim jest Puszczę Niepołomice, potrafi powalczyć o swoje i zdobyć to doświadczenie, które będziemy mogli wykorzystać w każdym kolejnym sezonie gry na najwyższym poziomie. Paweł Skorp, panie trenerze, pana zespół walczy o utrzymanie, a Lech Poznań o europejskie puchary. Na kim ciąży większa presja osiągnięcia dobrego wyniku w tym meczu i czy czujecie w ogóle presję? Tak, presję czujemy, bo presja towarzyszy każdym działaniom sportowym w rywalizacji sportowej. I czy to jest sport indywidualny, czy to jest sport zespołowy, bym powiedział, że jesteśmy tymi szczęśliwcami, że w sporcie zespołowym, takim jak piłka nożna, rozkłada się to na wiele osób. I presja jest czymś, co jest nieuniknione w sporcie i trzeba sobie z nią radzić, przekładać ją w sposób pozytywny, mobilizujący, a nie paraliżujący. I tak do tego podchodzimy. Lech Poznań ma określony cel, my mamy określony cel. Ja chciałbym, żebyśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, mieli ten swój dzień, w którym jesteśmy w optymalnej dyspozycji i walczymy o swoje, realizujemy to, co nad czym pracujemy na treningach, wdrażamy to życie, a co za tym idzie, staramy się zdobywać punkty, dając też kibicom emocje, co jest najważniejsze i o co chodzi w tym całej naszej zabawie. Ostatnio osiągnęliście 3 remisy pod rząd. Zdobywacie punkty, ale niewątpliwie przydałaby się ich pełna pula. Jak wygląda mental w zespole przed tym meczem? Dzisiaj uwolnienie umysłu i pozytywne nastawienie w sporcie jest bardzo istotną rzeczą, nie wiem, czy nie najistotniejszą. Kiedyś jeszcze może miałem na ten temat inne zdanie, ale dzisiaj zbierając te doświadczenia jako trener uważam, że to przygotowanie mentalne jest bardzo, bardzo istotną rzeczą i tak do tego podchodzimy, bardzo zwracamy na to uwagę. Myślę, że wykorzystując te pokłady,
tego podejścia i tej energetyczności, na której nam zależy, mamy ogromne szanse na to, żeby powalczyć o te nasze cele i na tym się skupiamy. Tak do tego podchodzimy, zapraszając oczywiście wszystkich na nasze spotkanie i myślę, że stworzymy taki mecz, w którym wspólnie z Lechem, w którym, jeszcze raz powtórzę, będą emocje, a co za tym idzie, i bramki. Więc dla mnie najważniejsze jest to, żeby na koniec tego meczu móc sobie spojrzeć drużyną w oczy i powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby sięgnąć po te punkty. A najlepiej, gdyby zakończyło się to właśnie zdobyczą punktową i to jest dla nas właśnie ten scenariusz, do którego dążymy i o który walczymy.